Będą korzystniejsze warunki dla wykonawców, potwierdza wiceprezydent Adam Mytych, komentując brak zainteresowania firm wykonaniem robót na ulicy Lipowej w Lesznie. Leszno ma zapewnione dofinansowanie na inwestycje, ale problemem są wykonawcy. Nie złożono żadnej oferty. Oczywiście prezydent w związku z tym, że jest możliwość dofinansowania tej inwestycji ze środków programu rządowego poprzez pana wojewodę wielkopolskiego, no my ponowimy ten przetarg, troszeczkę zmodyfikujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia, tam wydłużymy trochę termin realizacji, krótsze terminy płatności wprowadzimy i krotność, możliwość częstszego jakby fakturowania przy realizacji tej inwestycji. Czas pracuje niestety na niekorzyść miasta. Inwestycja musi być zakończona jeszcze w tym roku. Kolejny przetarg został już ogłoszony. Termin składania ofert mija 23 kwietnia. Zakres prac jest bardzo duży. Obejmuje prace kanalizacyjne oraz trzy ronda. Starozamkowa, Zracławicką i Dożynkowa. Koszt inwestycji to ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych.